W całym ceremoniale po śmierci królowej Elżbiety, w całym tym zamieszaniu związanym z prowadzeniem nowego króla Karola III i z przygotowaniami do pogrzebu, jedno robi na mnie największe wrażenie to procedury i ich wprowadzanie w życie. Każdy urząd publiczny w Wielkiej Brytanii, każda postać publiczna wie dokładnie, co ma robić, gdzie ma być, o jakiej porze, jakie ma wykonywać zadania. Oczywiście można powiedzieć, że mieli czas, na, by się to Przygotować, by ewentualnie poćwiczyć i poprawić to, co wymagało poprawy. Ale jednak nie przeprowadzali takiej operacji od 70 lat, a dziś państwo funkcjonuje jak w zegarku. A u nas? U nas od ponad 7 lat PiS rozmontowuje wszelkie wcześniej istniejące procedury i podział zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. Sierpniowa, nadal zresztą przez państwo niewyjaśniona katastrofa Odry, pokazała, że zarządzanie kryzysowe na poziomie regionalnym praktycznie przestało w Polsce funkcjonować. My nie mamy królowej, ani nie przygotowujemy jej pogrzebu, ale mamy za rogiem straszliwą wojnę, która nam zagraża codziennie, i bezpośrednio. Zobaczcie, co się wydarzyło wczoraj wieczorem, kiedy tylko okazało się, że Ukraińcy odnoszą wielkie sukcesy w swojej kontrofensywie. Rosjanie zaatakowali rakietami Charków, i wczoraj wieczorem całe miasto pogrążyło się w ciemności. Fatalnie, że w czasie tak straszliwej wojny Polską rządzi partia, która całkiem nieźle radzi sobie z celebrowaniem pogrzebów, ale kompletnie nie radzi sobie z zarządzaniem państwem. Na szczęście i to pocieszające, niedzielne wybory na prezydenta Rudy Śląskiej pokazały, że PiS jest już w odwrocie i na wylocie.